Przed nami już czwarta niedziela Wielkiego Postu, a więc wkraczamy w tą drugą część czasu przygotowania do święta Paschy. Czwarta niedziela, która nazywa się Letare. Od pierwszych słów łacińskiej antyfony rozpoczynającej liturgię niedzielnej Eucharystii: Letare Jeruzalem. Raduj się Jerozolimu. Dalej czytamy zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. To cytat z księgi Izajasza z rozdziału 66, werset 10. Raduj się Jerozolimo. Już niedługo Zbawiciel przychodzi to słowa ogromnej nadziei z przyjścia Mesjasza, nadziei zapowiadanej przez Izajasza. Nadziei, którą także i my mamy na nowo w sobie odkrywać. Stąd ten fiolet wielkopostny zostaje rozjaśniony tą przyszłą bielą, o której mamy, której mamy tęsknić, za którą mamy tęsknić, której mamy pragnąć na nowo, do, by, by przeżyć rzeczywiście święto paschy w czystości serca. Stąd kolor różowy dzisiaj w liturgii, w szatach liturgicznych. Pierwsze czytanie to fragment z drugiej księgi Kronik. Stosunkowo rzadko czytamy te fragmenty. Księga Kronik to księga, która podsumowuje jakoś, przeżywa na nowo autor różne wydarzenia opisane w historii Izraela. Autor, mniej więcej w połowie IV wieku przed Chrystusem, wspomina wydarzenia. Pokazując ich sens, znaczenie tych, tego, co wydarzyło się w dziejach narodu. Opowiada historię Izraela patrząc na punkt centralny, to znaczy na świątynię jerozolimską. A tutaj, fragment ostatnich rozdziałów, ostatnich fragmentów drugiej części Księgi Kronik, to jest opowieść o, o tym, jak upada królestwo Izraela, upada królestwo Judy i świątynia zostanie, zostaje zburzona przez Nabuchodonozora. Ale co ciekawe, ta księża pokazuje na pewne tło, czy na powody tego zniszczenia. Nadaje teologiczne znaczenie wydarzeniom z historii. Historia była taka. Było sobie państwo, Izrael, jedno królestwo, Później po śmierci Salomona podzielone na Królestwo Północne i Południowe. Królestwo Północne upada w 722 roku, gdy Asyria najeżdża i, i, i plądruje Samarię. Natomiast Królestwo Południowe upada 200 lat później, w 586 roku, gdy Nabuchodonozor, władca Babilonu, przybywa do Jerozolimy. Tyle historia. Natomiast teologicznie. Księga Kronik próbuje nam wyjaśnić to wydarzenie. Oto to staje się, to, co wydarzyło się: spalenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, wypędzenie czy przesiedlenie mieszkańców do Babilonu, staje się konsekwencją grzechu, konsekwencją złego życia, złego postępowania. Czytamy: wszyscy naczelnicy Judy, najważniejsi liderzy odpowiedzialni za wspólnotę Izraela, kapłani a także lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynie. To jest tru trudne słowo, to znaczy w przededniu niewoli babilońskiej, zanim Nabuchodonozor zburzył, to świątynia już była zbezczeszczona przez grzechy, przez niewierność ludu. To nie jest tak, że oni rozmodleni w świątyniach, a to zburzył. Oni lekceważyli świątynię. Ta świątynia była opuszczona, w jakiś sposób zapomniana, lekceważona, yy, pogardzana. To miejsce spotkania z Bogiem świeciło pustkami, jakimś głębokim zepsuciem. Ludzie bardziej wybierali swoje interesy niż relacje z Bogiem, odchodzili od tej wierności. I niewola babilońska stała się konsekwencją, aby uzdrowić. Pan Bóg posyłał bez ustanku swoich posłańców, proroków. Dlaczego? Bo litował się nad swoim ludem, nad mieszkańcami, ale oni szydzili z tych Bożych wysłańców, więc Pan Bóg próbował okazywać litość, próbował w ten sposób, próbował naprawić, upomnieć ludzi, nawrócić, ale to się nie udało. Więc zburzenie świątyni i niewola babilońska staje się no, jedyną możliwością, by nawrócić człowieka. Po to zostali yy, wypędzeni, po to zostali przesiedleni i dlatego no, doświadczyli tego cierpienia, aby zrozumieć, jak daleko odeszli od Boga. Ale w tej, w tej treści księgi czytamy dalej no, o samym zdobyciu, oczywiście o tym, że Haldejczycy zburzyli świątynię, zburzyli mury i tak dalej, i, i, i zostali uprowadzeni do Babilonu mieszkańcy Izraela, aby się spełniło słowo, które Pan Bóg wypowiedział, ale także, jak mówi nam ten tekst na końcu, że y, oto król Perski, Cyrus, od no, spowoduje powrót. Ta niewola nie będzie trwała wiecznie, to jest tylko na chwilę. To jest tylko po to, by oczyścić człowieka, by nawrócić. To stało się tragedią narodową, oczywiście tak, ale było to drogą do ocalenia. To była droga, by opamiętał się naród wybrany, by powrócił do Boga. To ciekawe, by tak patrzeć na wydarzenia, które dzieją się i w naszym życiu. Wszystko jest po coś. I każde wydarzenie, nawet to trudne, które wydaje się takim przesiedleniem babilońskim albo zrujnowaniem naszej świątyni, no, jakiś jest w tym cel. Ważne, by pozostać wiernym Bogu. W treści tej, tego czytania pojawia się to pojęcie reszty: reszta tych, którzy ocaleli, reszta, czyli ci, którzy pozostali wierni pośród prześladowań, to oni będą zwycięzcami, to oni powrócą. Do Izraela, będą mogli odbudować to wszystko. Pan Bóg tak prowadzi człowieka, nie by go zniszczyć, nie by go jakoś wykorzystać, nie by go sponiewierać, ale by go uratować. I czasem w tym ratunku jedyną drogą jest no, takie bardzo konkretne zadziałanie Pana Boga. I tak pewnie też dzieje się w naszym życiu. Ważne, by pozostać wiernym. Dlatego, odpowiedzią na ten, na, na, na ten tekst, tego czytania. Zdaje się psalm 137. Psalm, który znamy. Nawet taki zespół Boniem, zdaje się, śpiewał piosenkę o, o Babilonie. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy płacząc na wspomnienie Syjonu. To jest wspomnienie wydarzeń bardzo trudnych. To znaczy Izrael wygnany, przesiedlony, który, który musi przebywać z dala od Jerozolimy, nie może o niej zapomnieć. Siedzi nad rzekami Babilonu, Eufrat, Tygrys, bardzo znane, potężne rzeki, a tam siedzą i wspominają Syjon, wspominają Jerozolimę, wspominają krainę, żyjąc taką nostalgią, ale też pamiętając. To bardzo ważna cecha religii żydowskiej, by pamiętać. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonu, krpią sobie mieszkańcy Babilonu. Żądają od nas pieśni, ci, którzy nas gnębią. Jak możemy śpiewać? Jak możemy opiewać piękno Jerozolimy, chwałę przybytku Jachwę, jeśli jesteśmy w obcej krainie? I teraz bardzo ważne słowa na koniec tego psalmu: Jeśli nie będę o tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszelką swą radość, niech mi język przyschnie do gardła. Nie mogę zapomnieć. Modli się psalmista. Nie mogę pośród tej ciemności Babilonu, nie mogę zapomnieć o jasności, o chwale Jerozolimy. To też ważne dla nas. Czasem przeżywamy swój Babilon, ale ważne byśmy pamiętali o, o naszej Jerozolimie. Drugie czytanie to list do Efezjan. Święty Paweł pisze ten list do wspólnoty, którą szczególnie jakoś mocno ukochał. Spędził tam kilkanaście miesięcy, bardzo związał się z mieszkańcami Efezu. To list, do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 4 do 10. To list, który jest jednym z listów więziennych. Paweł pisze, prawdopodobnie ten list już będąc w Rzymie, do wspólnoty, za którą tęskni, którą, którą bardzo ukochał, a pisze o darach, które są złożone w sercu każdego chrześcijanina. Te dary są nieodwołalne, bo każdy z nas został powołany ze śmierci do życia i jesteśmy łaską zbawieni. To jest łaska, to znaczy, że to nie nasze zasługi. Nie jestem w stanie sobie zasłużyć na zbawienie. To łaska, którą daje mi Pan Bóg. On zbawia mnie swoją łaską, niezwykle ważne słowa. To wiara, która jest odpowiedzią na łaskę, a wiara, która jest też darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy jego dziełem stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy je pełnili. Ale to niedobre uczynki sprawiają, że jesteśmy zbawieni. To trudne do pojęcia. Czasem nam się wydaje, że. że ja mogę sobie na Pana Boga zasłużyć przez moją modlitwę, przez y, spowiedź, przez dobre uczynki, przez takie patrzenie na Boga, dbanie o zachowywanie przykazań, że no, trochę jak małe dziecko, które chce zabłysnąć i dostać więcej kieszonkowego, tak się stara, stara, a potem mówi zobacz, jak ja to zrobiłem, no nadróć mnie, daj mi jakąś nagrodę, bo zasłużyłem, bo najlepszą mam ocenę, bo jestem lepszy od innych, zobacz, zobacz, pochwal. No, wtedy rodzice, czy tam ktoś wychowawca no, chwali, daje jakąś nagrodę, czy to wychowawcze, czy nie, to już zostawiam, ale tak czasem się zachowujemy wobec Boga. A prawda jest taka, że Bóg zbawia nas za nic. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć na zbawienie. I nawet ci, którzy Pana Boga mają zupełnie gdzieś poza poważaniem, którzy walczą z Panem Bogiem, nie żyją Ewangelią, którzy postępują przeciw drugiemu człowiekowi, oni też zostali zbawieni przez Chrystusa. Dlatego powie święty Paweł, że możemy nazywać siebie braćmi. Nawet ci, którzy są po drugiej stronie barykady, którzy są w innym obozie, którzy są po jakichś wielkich konfliktach z nami, oni też zostali zbawieni i też dzięki dziełu Chrystusa są naszymi braćmi. To słowo wielkiej nadziei, bo to też mówi o nas, że, że my zawsze mamy szansę, że nigdy nie jesteśmy w takim bagnie, żebyśmy nie mogli wołać do Chrystusa pewni tego, że On nas przygarnie, uratuje i obdarzy no, po prostu Bożą miłością. Ewangelia to chyba jeden z najpiękniejszych tekstów, fragmentów Pisma Świętego. To trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana, wersety od 14 do 21. To rozmowa z Nikodemem. Nikodem był Faryzeuszem, poważanym faryzeuszem w Galilei, czuwającym nad czystością wiary, zachowującym wszystkie przepisy, faryzeuszem, który usłyszał o Jezusie i chciał z nim rozmawiać. Chciał rozpoznać to, kim jest Jezus. I gdybyśmy zajrzeli do kilku wersetów wcześniej, dowiemy się, że nocą przychodzi do Jezusa, by porozmawiać. Nadrałem nawet kilka tygodni temu prowadziłem gorzkie żale, w których w kazaniu opowiedziałem trochę o tym spotkaniu, jako o zapowiedzi cierpienia Jezusa, więc na, na moim kanale Jaskina Słowa znajdziecie też nagranie, gdzie trochę bardziej modlitewnie rozważam tę Ewangelię. Można tam sobie zajrzeć i, i posłuchać. No, natomiast tutaj chciałbym tylko powiedzieć kilka ważnych takich wskazówek. Po pierwsze, nikodem Próbuje rozpoznać Jezusa, a zna świetnie Stary Testament. Chce pójść za Jezusem. Po drugie, staje się jasne dla Nikodema, że Jezus nie jest tylko cudownym kaznodzieją, czy, czy, czy po prostu jakimś takim słynnym, znanym człowiekiem, ale że po prostu jest Bogiem. I też zna świetnie Stary Testament. Stąd to, to, ten tekst ewangelii rozpoczyna się wspomnieniem, Wydarzenia z księgi Liczb, w którym to Izrael sprzeniewierzył się Bogu, zgrzeszył przeciwko Bogu i jako karę otrzymał węże o jadzie palącym, które kąsały każdego, kto po prostu przechodził, bo były one wszędzie na Ziemi. I no, Izrael swój błąd zrozumiał i, i próbował prosić Mojżesza, aby ten się wstawił za swoim ludem, i Mojżesz wtedy wykonał węża, umieściłby na palu miedzianym, i każdy, kto spojrzał na tego węża, ukąszony, pozostawał przy życiu. I tym obrazem Jezus mówi o sobie: Jak Mojżesz wywyższył węża, tak trzeba, by był wywyższony Syn Człowieczy. To wywyższenie ma dwa znaczenia. Po pierwsze, podnieść wyżej, Czyli po prostu no, zapowiedź krzyża. Jezus na krzyżu to jest właśnie wywyższenie Mesjasza. Ale też drugie znaczenie, równie uprawnione, wywyższyć to znaczy obdarzyć jakąś wielką chwałą, wywyższyć, czyli podnieść do jakiejś większej godności. I tym również jest krzyż Chrystusa. Krzyż, który nie jest hańbą, nie jest jakąś tragedią ale właśnie koronacją Jezusa, wywyższeniem Jezusa, podniesieniem Jego wielkiej godności. I tak mamy patrzeć na Jezusa. Będziemy kłusani przez różne węże w naszym życiu, ale mamy patrzeć na Jezusa. To trudne, wyobraźcie sobie, że pod nogami macie mnóstwo węży, które mogą nas ukąsić, i no, musimy odwrócić wzrok, przestać patrzeć pod nogi, a zacząć patrzeć w Jezusa, patrzeć w niebo. Na tym polegała ta terapia, której poddał Mojżesz naród wybrany. To znaczy, przestać patrzeć pod nogi, patrzeć na, to, na te moje pomysły, na ocalenie się od węży, jakie zrobić unik, gdzie postawić różne kroki, przestań się na to patrzeć, bo nawet jeśli się to, to zdarzy, że się ukąsi ten wąż, no to, to patrz na Jezusa, patrz na węża na palu miedzianym, czyli odwróć spojrzenie w górę, spójrz w górę. Wznoszę swe oczy tu górą, stamtąd nadejdzie dla mnie pomoc, powie nam psalmista. I na tym polega zaufanie. To znaczy, by, bycie z Jezusem to nie jest kwestia tego, że nam wszystkie węże z życia znikną. Będą te węże, będą nas pąsać czasem, bardzo może i boleśnie, ale ocalimy swoje życie. Nic nam nie będzie, jeśli będziemy wpatrywali się w Jezusa. I dalej... Może teraz sobie zawsze myślę, że gdyby, gdyby miała się, nie wiem, zniszczyć, spalić cała Biblia, i zniknąć ze wszystkich półek świata, to to jedno zdanie warto zapamiętać. Jedno mieć wyryć sobie głęboko w sercu i w pamięci, bo to zdanie streszcza całe Pismo Święte. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał na świat swego Syna, by świat potępić, ale by świat zbawić. Każdy w to w niego wierzy ma życie. To jest niezwykłe. Zobaczcie, to czasem myślimy o takim życiu, że tutaj dbamy o życie, chodzimy do lekarzy, na terapii leczymy się, usprawniamy, kontrolujemy, badamy, ale przecież no, każdy z nas umrze. Jezus mówi dzisiaj o życiu, ale nie takim życiu, o takiej nieśmiertelności fizycznej, że my w tej postaci tutaj światowej będziemy żyli przez najbliższe pięć tysięcy lat. Nie. Każdy to w niego wierzy, ma życie. Życie bez końca. Życie, relacja z Jezusem, która prowadzi do takiego życia, którego śmierć nie jest w stanie pokonać. Bo będzie tak, że za życia tutaj na ziemi jesteśmy w tęsknocie za Jezusem. Szukamy go, odkrywamy, mówimy do niego, wypatrujemy. A po śmierci tej fizycznej, cielesnej, tutaj na Ziemi, przechodzimy do, do widzenia, do patrzenia, do bycia w relacji. W niebie nie ma ludzi wierzących. Oni już nie muszą wierzyć. Oni widzą. Wiara jest tylko za, pewną zapowiedzią jest wyrazem naszej tęsknoty, czy prowadzi do jakiegoś pragnienia, bycia blisko Jezusa. To trudne słowa tej dzisiejszej ewangelii. Warto by nad nimi się zastanowić i otworzyć ten rozdział trzeci i naprawdę zdanie po zdaniu przerobić, przepracować, przemyśleć i przede wszystkim przemodlić te słowa, bo one są do nas, na ten moment, w którym jesteśmy, w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. Warto, warto. Dlatego Was zapraszam. Dobrej niedzieli wszystkim. Szczęść Boże.